pierwsze pytanie do mnie. Czy mi się podobało? Po prostu było no zarąbiście, naprawdę bardzo fajnie. Muzyka, chociaż opisujecie ją trochę jako taką bardziej popową, dyskotekową. Nie sądzę, że jest taką, w tym sensie, że jest naprawdę bardzo alternatywna. Zupełnie inna niż to, co spotyka się do tej pory na polskim rynku muzycznym. A tak szczerze, to najbardziej mi się podobało to, że mogłem siedzieć po prostu na leżaku i oglądać ten koncert. No ale pytanie, czy was to tak troszkę nie stresowało, bo chyba wasza muzyka, tak mi się wydaje, że jednak jest fajna do tańca. A tutaj wszyscy po prostu sobie tak wypoczywali na tej plaży, taki relaksujący klimacik. Co wy na to? No, ja myślę, że nawet lubimy taką atmosferę na naszym koncercie. Wiadomo, że ta muzyka jest taka trochę taneczna i taka trochę klubowa. To znaczy, że teoretycznie w klubie z laserami i powiedzmy w ciemności byłoby no, łatwo osiągnąć jakiś pożądany efekt. Ale to nie jest jedyne, co nas interesuje jakby... No, mi się strasznie podoba taka bliskość. Ja najbardziej lubię kameralne koncerty. Pewnie gdyby ktoś nam zaproponował granie na stadionie, no to byśmy poszli na to, ale ja jako widz... Daleko nie macie stadionu za nami. Ja jako widz... Ja jako widz nie jestem fanem takich koncertów i właśnie podoba mi się to, że ktoś może siedzieć na leżaku blisko mnie. Jest to jakaś wymiana energii podczas grania, no i to jest fajne. Ja myślę, że to jest tak, że nasza muzyka rzeczywiście jest taka... żywa, taneczna, ale klimat, który my lubimy, to jest właśnie coś takiego. Ja dużo bardziej wolę coś takiego niż duże jakieś kluby, stadiony, to już w ogóle inna bajka. Że granie na stadionie wiąże się z gigantyczną popularnością i innymi walorami, natomiast jeżeli chodzi o samą atmosferę, to zdecydowanie coś takiego jest bliższe nam niż wielkie koncerty. Mówicie o sobie jako taki kolektyw wegański, jesteście zresztą teraz na wegebazarze. No i pytanie moje brzmi, czy po prostu tak było zawsze, czy od początku, czy po prostu zebraliście się już jako grupa ludzi jakby, no można powiedzieć właśnie wegan i odżywiających się w ten sposób, czy propagujących takie idee, czy... Tak stało się w międzyczasie po prostu, tak? Czyli poznając się nawzajem. No jest to bardzo urocze, dlatego że spotkaliśmy się przez absolutny przypadek. W dodatku no, ważne w tej sytuacji jest to, że ja gram z Adamem i z Andrzejem od kiedy mam chyba 15 lat. I to jest mój pierwszy jedyny zespół i nigdy z nikim innym w życiu nie grałem. W związku z tym no, byliśmy absolutnie całkiem innymi ludźmi, jak można domyślić, kiedy się poznawaliśmy. No i teoretycznie powinniśmy już po tych latach nie mieć ze sobą nic wspólnego, a jakoś ciągle mamy. No i to jest bardzo miła rzecz i miłe jest to, jak każdy z nas właśnie niezależnie od dwóch pozostałych dochodzi do jakichś wniosków, które potem odbieramy wszyscy trzej jako słuszne. I właśnie takie rzeczy, no już mówimy tu o zwierzętach, o diecie, o wszyscy jesteśmy absolutnymi fanami zwierząt. Aczkolwiek zupełnie nie poznawaliśmy się. Jakby... Kontekst naszego poznania był zupełnie inny. Był całkowicie przypadkowy. Tak, ale wszyscy trzej doszliśmy do podobnych wniosków, a z naszym całym, weganizmem, tymi ideami, to ja bym nie dorabiał do tego jakiejś bardzo daleko idącej filozofii. My po prostu wspieramy dobre rzeczy, dobre jakieś pomysły i wydaje mi się, nie, że to jest dobry pomysł. My to wspieramy, ale nie ma tu jakichś daleko idących myśli, filozofii. Każdy z nas w naszych głowach i w naszym życiu czymś tam się kieruje, a pewne rzeczy, pewne imprezy, projekty wspieramy po prostu są dobre. I czy to, że jesteśmy na takim pikniku, czy to, że zysk z naszych płyt idzie na otwarte klatki, to po prostu są dobre rzeczy według nas.
I chyba obiektywnie. I najfajniejsze jest to, że nie są właśnie zainspirowane wzajemnie między sobą, tylko że każdy doszedł do tego własną drogą i jesteśmy teraz w takim miejscu, że podobają nam się te same rzeczy. Dlatego jeszcze fajnie jest się pracować, jest ze sobą pracować niż kiedyś miało to miejsce. Znaczy, no właśnie, mówicie, że to niby taka mała sprawa, nic wielkiego, a generalnie ja znam wiele zespołów, które zaczynają tak, bo powiedzmy szczerze, nie jesteście zespołem, który jeszcze zyskał jakąś tam sławę, tak? Chociaż na pewno szybko to się stanie. Natomiast no wiem, że jakby no nikt nie zaczyna po prostu mając kupę forsy, tak, i że tak powiem, ciężko jest wydać album, ciężko czasami gdzieś tam zabłysnąć, zagrać, a wy postanowiliście cały swój po prostu jakby można powiedzieć finansowy ten dorobek przekazać na otwarte klatki. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo dobra organizacja i to jest taka organizacja, która mówi o czym niewiele osób mówi i to jest przerażające, że niewiele osób o tym mówi. No my jesteśmy mocno wkręceni zwierzaki. Edek ma dwa koty, jeden ma padaczkę, został wzięty jako kot z padaczką, chodzi cały czas naćpany lekami. Musi brać leki. Ja mam dwa psy, właśnie niedawno wziąłem sukę z interwencji, która też wymaga jakiejś tam specjalnej, można powiedzieć, opieki. Andy ma z kolei 7 kotów w mieszkaniu, więc jakby to uwrażliwienie u nas na inne gatunki istot niż tylko ludzie jest właśnie takie no, bardzo głęboko zakorzenione. No i te otwarte klatki są, misja otwartych klatek jest czymś, co jest dla nas bardzo istotne, no bo to jest coś, o czym powinno się mówić. Co do, ja może jeszcze dwa słowa od siebie, co do kasy i tego, że my oddajemy ten zysk, to jest trochę coś takiego, że żaden z nas nie jest w tak trudnej sytuacji, żeby umierał z głodu. Jakoś sobie radzimy lepiej, gorzej. A więc jeżeli jest dobra rzecz, dobra sprawa, na którą możemy też niezbyt jakieś gigantyczne pieniądze przekazać, to wolimy to zrobić, bo nie wiem, to jest straszny frazes i banał, ale no pieniądze nie są najważniejsze, szczególnie jeżeli każdy z nas jakoś w życiu sobie radzi i nie przymiera głodem i ma gdzie mieszkać. Szczególnie, że nasza muzyka to jest właśnie to, co ja często mówię o tym DIY, które w nas siedzi, żeby robić to samemu. Jakby no, to sprawia też, że dużo mniej wydajemy. Przepraszam? Możemy to powtórzyć. Tak. Dziękuję ślicznie. O Jezu. Dziękuję bardzo. Nawet będzie pyszne. Tak. Zaraz wiem. No dobra, ale to co? To po prostu tak się poświęcacie, jecie tylko suchy chleb z dżemem, tak? Ja odżywiam się dosyć ubogo z braku czasu. Powiedzmy, że to brzmi absurdalnie, bo mam sporo czasu. Ale z braku, z nazdanictwa, ja się źle odżywiam. Z kolei Adam jest amatorem jedzenia, myślę, że niedobrze, w przeciwieństwie do mnie. No jakby tutaj zupełnie to, z czego dieta jest złożona, nie ma wpływu naszym zdaniem na smak potraw, no bo ze wszystkiego naprawdę można zrobić świetne rzeczy. Nie jest to u nas podyktowane, najbardziej Andrzej, on nie je glutenu, on nie je cukru, soli, generalnie jak u mnie je, no to zawsze muszę do niego oddzielnie przygotowywać, albo przynajmniej potem liczyć się z tym, że nie będzie mu smakowało. Więc on jest jedynym z nas, prawda, który jakoś ze takiego zdrowotnego punktu widzenia do tego podchodzi. Po prostu jest dużo dobrych rzeczy na świecie i skoro można jeść różne, to należy z tego wyboru korzystać i... Jakby mi się wydaje, że my w kwestie diety, pomimo tego, że wspieramy takie akcje, nie wchodzimy tak rygorystycznie, różne rzeczy jadamy, ale chodzi o to, że pewne pomysły są po prostu dobre. Tak, jakby no moim zdaniem... Po prostu pewne pomysły są dobre. Tutaj najważniejsza jest sprawczość, jaką można wykazać i jest to w tym przypadku u nas bardziej manifestacją taką, no nie tyle manifestacją, po prostu staramy się, jeśli idziemy do sklepu, kupować rzeczy takich firm, a nie innych. Kiedy babcia zrobi pierogi ruskie i jesteś u tej babci, to zjesz te pierogi ruskie, bo i tak to, że ty ich nie zjesz, nie wpłynie w żaden sposób na świat. Chodzi o to, że jak się idzie do supermarketu, to można wybrać jedną albo drugą rzecz i to jest moim zdaniem... To ma jakikolwiek sens, w sensie inne działanie jest tylko symboliczne. Tak, mi się wydaje, że cała idea wegetarianizmu, weganizmu i tak dalej, to jest tak naprawdę jedna wielka
manifestacja pewnych problemów, pewnych zjawisk, które ludzi męczą, a nie kwestia narzucania twardego rygoru, żeby, nie wiem, nie jeść tego, a jeść to. Tu chodzi tylko o pokazanie jakiegoś problemu i o zwrócenie na niego uwagę. Tak ja to traktuję. No poza tym, jak widać, to zarąbiste burgery po prostu są wegańskie. Jedzenie wegańskie, czy wegetariańskie, czy bezmięsne jest świetne. To było tak, że moje początki z tym tematem były takie, że moja dziewczyna przestała jeść mięso, a ja pierwsze, co pomyślałem, to no dobra, to teraz na każdy obiad będę jadł sałatę. Bardzo szybko przekonałem się, że to żarcie jest świetne, po prostu. Będąc bardzo sceptycznie na początku nastawionym. Taka jest prawda. Słuchajcie, ja wiem, że to jest takie bardzo głupie pytanie, po prostu o czym są wasze teksty i zazwyczaj każdy jakiś tam reporter po prostu pyta o właśnie takie głupie sprawy. No ale w tym przypadku jakby, no wydaje mi się, że to jest dosyć istotne i chciałem zapytać, czy jednak przemycacie gdzieś tam troszkę właśnie tej wegańskiej ideologii w waszych tekstach? Autorem tekstu jest Michał, więc to jest pytanie głównie do niego, ale mi się wydaje, znając co nieco tą twórczość, że na pewno nie w jakiś taki bardzo bezpośredni sposób. To nie jest tak, że wykrzykujemy podczas naszych piosenek jakieś tam hasła. Ale to wszystko jest inspirowane pewnym sposobem życia. Ale znaczy, co do dokładnych informacji, to już z Michałem. Wszystkie piosenki, które powstały na tej płycie, powstały na tę płytę, no, one były wszystkie stworzone w dosyć krótkim czasie. Spotykaliśmy się, trzech siedzieliśmy przed komputerem, układaliśmy bity. Wcześniej pojechałem do Berlina i tam przez tydzień siedziałem po prostu całe dnie nad komputerem i przygotowywałem jakieś pomysły. No i potem nagrywaliśmy to przez kilka miesięcy, w każdym razie dążę do tego, że był to pewien zamknięty okres. I no, na przykład numer, który został napisany pół roku wcześniej niż następne, już na płytę nie trafił, bo jakby miał trochę inny klimat. Wszystko, co jest na tej płycie, jest zapisem jakichś tam naszych dni. Powiedzmy, jest to okres od... Oj, nie wiem, stary. Od listopada do marca. I jak słyszę, ja raczej nie słucham tej płyty, bo już jej nie słuchałem, robiąc ją, ale jak słyszę te dźwięki, to właśnie przypominają mi się, jakby jest tam zawarte wszystko. Jest tam zawarte, mi się kojarzy pogoda, która wtedy była, to gdzie mieszkałem, co robiliśmy wspólnie, jakie były między nami relacje. Natomiast już tak bardziej dosłownie, no większość tej lirycznej warstwy płyty została, przynajmniej zaczęło się w ten sposób. Zostało zainspirowane przez mojego psa. Przez mojego psa, starego teriera, nie takiego starego, 11-letniego. Który jest po prostu bardzo inspirującą istotą i jakby... Ale też udziela się na płycie? Na płycie tak. Jest w dwóch numerach, jest jego szczeknięcie zapętlone w lupie. Więc on jest niekończącą się inspiracją. I no jakby wątek, który się tam przewija, to jest właśnie no taki antyszowinizm gatunkowy, to znaczy jakaś jednolitość gatunkowa. Przewija się tam wiele emocji, które dzielą różne gatunki.
nie tylko ludzie, znaczy nie są tylko ludzkie namiętności, ale takie po prostu ogólnogatunkowe i jakby jest to coś, co dla nas jest na pewno ważne i to nas dzieli, znaczy teraz łączy przed nami. To nas łączy, że jakby no nie jesteśmy tymi gatunkowymi szowinistami, którzy uważają, że człowiek powinien sprawować władzę nad resztą planety, tylko jest to jakaś filozofia trochę pokory, która uznaje, że jesteś tak samo istotny jak inne stworzenia, które spotykasz. Już tak jak mówię, trochę tak jak powiedziałem na początku. My w pewien sposób żyjemy, pewnymi rzeczami się jaramy, uważamy pewne rzeczy za dobre, no i siłą rzeczy one nas napędzają, na pewno też do robienia muzyki, ale też do wszystkiego innego tak naprawdę w życiu. Więc to w ten sposób będzie widoczne, ale nie jawnie w jakichś konkretnych tekstach, hasłach czy coś takiego, to zbyt proste. No ale w związku z tym zamierzacie zabierać psa w trasy koncertowe? Ja nie wiem po prostu, czy pies by to lubił. Pytanie, którego psa? Mam dwa psy i... Oba się byś do tego nawet nadały, ale na przykład bardzo mi miło było, że dzisiaj były dwa psy w tej naszej publiczności. To było strasznie słodkie. Były najbliżej nas, tak naprawdę. Jeden z nich. Przynajmniej jeden z nich. Chyba tylko one tańczyły. No tak, ale trochę do nich śpiewaliśmy też. Nie, no zwierzęta są po prostu ogólnie dla nas super ważne. Tak samo jak ludzie są dla nas super ważne. Tak samo jak ludzie. To i właśnie... Ani mniej, ani więcej. Bo to też czasami, przynajmniej w oczach niektórych, gdzieś popada w jakiś absurd. Nie. Zwierzęta są dokładnie tak samo ważne jak ludzie i tak samo inspirujące i tak samo fajnie się z nimi spędza czas. Ja mówię, czy to widać w tekstach, to w zasadzie nie jest ważne, bo jeżeli coś nas nakręca do robienia tej muzyki, to już jest wartość sama w sobie, tak mi się wydaje. Usłyszeć w najbliższym czasie. No w najbliższym czasie gramy 13 czerwca we Wrocławiu na Vegan Machine, a potem będziemy, proszę nas śledzić na fejsie, może na fejsie. Na fejsie najkonkretniejsze są te informacje. I na pewno będziemy update'ować z jakimiś rzeczami. Myślę, że zaraz sobie bierzemy za nowe rzeczy. Nagraliśmy tą płytę, już trochę nudziliśmy. Mamy teraz zamiar trochę pograć koncertów. Szczególnie właśnie zależy nam na jakichś wegańskich inicjatywach i nad taką publicznością, nad takim graniu, przepraszam. Szczególnie dlatego, że lubimy to, co na pierwsze twoje pytanie odpowiedź, lubimy tą kameralną atmosferę właśnie, trochę tak jak tutaj, a nie jakieś, nie wiem, te kluby, one są fajne, kluby muzyczne, jasne, ale gdzieś tam jara nas trochę taka kameralna atmosfera, więc tak, bardzo możliwe, że będziemy się więcej pojawiać, szczególnie, że idzie lato i będą takie eventy na świeżym powietrzu. Swego czasu pewnie obaj nachodziliśmy się sporo na różne koncerty i tak. Mi się wydaje, że my nie do końca jesteśmy,
prostu usatysfakcjonowani takim typowym koncertem, dajmy na to rockowym, czy nie tylko rockowym, generalnie takim jak w klubie Stodoła, z pełnym szacunkiem dla klubu Stodoła, po prostu takie wystąpienia, gdzie następuje jakaś rzeczywista interakcja z publicznością, gdzie siedzi się na tym samym poziomie. Ja szkoda, strasznie lubię być na tym samym poziomie niż publiczność. Nienawidzę być na podwyższeniu, na scenie. Tak, to jest bardzo fajne, ale też jest coś takiego, że na takich koncertach, typowo koncertach, idę na klub, do klubu czy na stadion, no to już w ogóle na koncert, jest takie skupione tylko i wyłącznie na tej muzyce. Mi się podoba, jeżeli ta muzyka jest troszkę przy okazji jakichś fajnych innych rzeczy. Że to akurat jest piknik, czy to byłby, nie wiem, występ teatralny, przy okazji byśmy mogli cokolwiek by to było. To jest fajne łączenie różnych rzeczy, które się dzieją przy okazji. To nie jest takie oczywiste i nie jest takie właśnie, idziemy na koncert, na zespół, na muzykę, kończy się muzyka, to wychodzimy i nas już więcej nie ma, tylko jesteśmy tu przy okazji, słuchamy muzyki. No i chcemy właśnie kontynuować te takie często darmowe koncerty w wegańskich miejscach, które nam się podobają. W ogóle fajnych miejscach. Właśnie takie imprezy małe, otwarte dla ludzi, którzy mogą nas tam spotkać przypadkiem. To jest to coś, co nam się podoba. Stają się coraz bardziej popularne, jak widać, potrafią przyciągać tłumy ludzi. No i co, jeśli za chwilę po prostu będziemy organizować coś takiego na Stadionie Narodowym? Nie wystąpicie? Wielką przyjemnością. Nigdy tego nie powiedzieliśmy. Nie to było sensem naszej wypowiedzi, że nie lubimy, nie chcemy występować na stadionie. Gdybym miał możliwość wystąpić na stadionie, to by się wiązało, to by już w ogóle oznaczało, że ja żyję z muzyki przede wszystkim. I no nie wiem, to byłoby super i rewelacyjne. Chodzi tylko o to, że... No chyba, że za darmo na stadionie. Też byłoby okej. Okay. Chodzi o to, że to nie jest cel sam w sobie. Jeżeli robiąc to, co robimy, w taki sposób, w jaki chcemy to robić, trafimy na stadion, do wielkiego klubu, czy w inne bardzo popularne miejsca, to okej. Okay. Ale właśnie w tą stronę, tą drogą. Robimy to, co chcemy i trafiamy tam, albo robimy to, co chcemy i tam nie trafiamy i też jest fajnie. Tak ja to odczuwam. Ja też. Świetnie. Dzięki.